Hej, dzień dobry. Ja jestem w zastępstwie za kolegę, bo kolega ten niebieski, co był jakiś czas temu, to za nie mógł. No więc przysłali mnie. Witam. Dzisiaj to będę opowiadał o braciach Borkowskich. Bracia Borkowscy. Historia. Firmę bracia Borkowscy założyli w grudniu 1907 roku. Trzej bracia. Edward, Jan i Ferdynand Borkowscy. Stąd zresztą charakterystyczna sygnatura Braborg. Własne pieniądze zainwestowali w perspektywiczny rynek urządzeń elektrotechnicznych. No. Przede wszystkim oświetlenia. Przez pierwsze 4 lata Braborg sprzedawał sprzęt produkowany przez innych wytwórców, ale już w 1914 roku wybudowano znakomicie wyposażoną fabrykę. Po I wojnie światowej firma braci Borkowskich szybko wróciła do własnej produkcji, a dodatkowo w 1921 roku zyskała lukratywny kontrakt z międzynarodowym potentatem na rynku oświetlenia, holenderską firmą Philips. Braborg zachował swoje przywileje nawet po wejściu Philipsa bezpośrednio na rynek polski. Do lat 30. XX wieku Braborg miał już przedstawicielstwa we wszystkich większych miastach w Polsce i prężną fabrykę przy ulicy Grochowskiej w Warszawie. Ogólnoświatowy kryzys z początku lat 30. odbił się na funduszach braci Borkowskich. Wymusił też zmiany w zarządzie, gdyż w międzyczasie niespodziewanie zmarł jeden z nich, Jan. Tymczasem władzę w firmie przejmowało kolejne pokolenie. Fabryka Braborg przetrwała II wojnę światową, mimo wywiezienia jej pracowników i dyrektorów do obozów koncentracyjnych lub na prace przymusowe. Maszyny utracono, ale po wyzwoleniu do zakładu powrócili pracownicy. A mimo zarządu państwowego, dyrektorem został ponownie Ferdynand Borkowski. Nie dało się jednak utrzymać przedwojennej kultury pracy, dlatego akcjonariusze powołali konkurencyjną firmę, Składy Elektrotechniczne Bracia Borkowscy Spółka z o.o., która utrzymała się do 1950 roku. Jak trochę widać, wcześniej byłem bankomatem. Czasem to robię sobie tak. Pip, 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 pip. I wypłacam sobie pieniądze, wpłacam z powrotem. Jakieś takie przyjemne wrażenie wtedy. Czuję się taki bogatszy.